No, żyjemy ogólnie w bardzo ciekawych czasach. Myślę, że to wszyscy potwierdzają i ci, którzy mają lat 70 i 40 i nawet ci, co mają te po 20 parę, to widzą, że bardzo nam się wszystko zmieniło teraz, przyspieszyło i właściwie to nie ma mocnych na to, żeby przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie ten świat, w którym teraz żyjemy. Co miesiąc praktycznie dzieje się coś nowego, co odwraca do góry nogami cały porządek i no, zadajemy sobie pytanie, no właśnie, to jak my mamy w tym funkcjonować, jak w tym mamy odnaleźć samych siebie i naszych bliskich i jeszcze jak w tym mamy dojść do świętości. Ja zawsze mówię, że no, nie bójmy się, to już Pan Jezus wiedział najlepiej, w których czasach dał nam żyć, kiedy nas stworzył, więc da nam wszystkie potrzebne łaski, żebyśmy się nie dość, że odnaleźli w tych czasach, to jeszcze, żebyśmy po prostu, no właśnie, stali się świętymi. Kiedy tutaj Pan mnie zapraszał po raz pierwszy, to od razu zaproponował ten temat, a więc właśnie w sieci, rodzina w sieci, jako taki, no, który jest jakimś takim głównym problemem dla Was tutaj obecnych. No na pewno jest to znaczny procent naszego życia. I widzimy, że to jest takie jakieś pierwsze niebezpieczeństwo, zagrożenie w tych naszych relacjach z Bogiem, że to się taki stał bożek, o jakim mówiłem dzisiaj na kazaniu. Dla wielu ludzi nie potrafimy znaleźć w tym ani równowagi. Co więcej, widzimy, że wiele zła w to wchodzi w nasze dusze, w nasze serca, w relacje. I wszyscy chcemy się uczyć, jak z tego korzystać, gdzie znaleźć jakąś taką bezpieczną granicę, do której jeszcze jestem w stanie korzystać z tego narzędzia bez szkody dla siebie, jak z tego narzędzia mogą korzystać bliscy, szczególnie dzieci. No a gdzie zaczyna się już ten problem, no, który już zahacza o tego bożka, którego człowiek sam sobie tworzy. Będę tutaj korzystał z wielu różnych danych, które ostatnio pojawiły się w Polsce przede wszystkim. Głównie to są dane zdobyte i przeprowadzone na gruncie badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, która to fundacja w sposób szczególny zajmuje się kwestią obecności dzieci i nastolatków w internecie, w sieci, mówi o zagrożeniach, które tam się pojawiają. Niezależnie od nich ja starałem się i to w sumie już tak jak policzę sobie co najmniej od 10 lat oficjalnie głośno mówić o tym, co w tej kulturze jest, co niszczy nasze dusze. Może ktoś z Was oglądał te pierwsze moje prezentacje pod tytułem Odebrać dzieciom niewinność. Później ta prezentacja troszkę zmieniła swoją formę i to był już tytuł Ocalić niewinność dzieci. No i może jeszcze tam pojedyncze jakieś, czy to konferencje, czy kazania, które podejmowały temat, jak mądrze korzystać ze współczesnej kultury i z mass mediów, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Tutaj jako duszpasterz chciałem podpowiedzieć rodzicom, co mogą zrobić, żeby z jednej strony nie wyrwać dziecko ze świata, w którym żyje, bo to się nie da, ale z drugiej strony, żeby mądrze przeprowadzić przez ten współczesny świat. I teraz, kiedy są jeszcze te dane, to myślę, że one tak dobrze uzupełniają te wszystkie sprawy, o których mówię, bo to są już konkretne cyferki. Dla niektórych ludzi to jest bardzo ważne. No tutaj właśnie miał być taki projektor nad moją głową i miał pokazywać różne informacje, z którymi chciałem się z Wami podzielić, ale no, na razie projektora nie ma, na pewno pojawi się później, więc no, pewne sprawy po prostu będę omawiał bez pokazywania Wam naocznie, ale tutaj straty wielkiej nie będzie, bo to można normalnie omówić. Przy okazji też bardzo mi zależy na Waszych pytaniach, bo to jest tak, że ja mogę przeprowadzić naprawdę sporo tych różnych konferencji, wykładów, ale potem, kiedy na pytanie jest zaledwie jedna konferencja, to się okazuje, że ja odpowiadam na 2-3 pytania i najwięcej już nie ma czasu i trzeba kończyć, więc tego bym chciał uniknąć, więc dobrze byłoby, gdybyście, jeśli chcecie, to po każdym jakimś wykładzie na kartce zapisywali swoje pytania. I może umówmy się, żeby je składać gdzieś, może na stoliku tutaj, a może nawet tutaj jeszcze lepiej kłaść na stole te pytania na kartkach, no chyba, że ktoś będzie chciał i będzie miał odwagę, żeby zapytać wprost, czasami to jest nawet lepsza forma, to co jakiś czas będziemy właśnie stwarzali taką możliwość. Na pewno chciałbym, żeby dzisiaj taka możliwość była, to była gdzieś ta kartka, o właśnie, z dzisiejszym planem. To się zastanawiam, czy nie byłoby dobrze na sam koniec dnia zrobić właśnie o godzinie 17, jest
ten czas na pytanie i odpowiedzi, ewentualnie na godzinę 15, to jeszcze zobaczymy. Na jednej z tych dwóch konferencji może będzie właśnie okazja, by zadawać pytania. No jutro też jest czas na pytanie i odpowiedzi, ale to jest zaledwie jedna godzina. To wiemy już z doświadczenia, że to jest za mało, więc dzisiaj też taka możliwość będzie. I tutaj będziemy wprost mówili o tych sprawach, które Was interesują, więc na to można być przygotowanym. Nikt nie wyjdzie stąd bez odpowiedzi na te pytania, które gdzieś tam sobie nosicie. I śmiało, zadawajcie, bo to tak czasami jest, że w tych przerwach podchodzicie, pytacie, a nieraz te pytania są tak ciekawe, że aż szkoda, żeby inni nie skorzystali i z tych odpowiedzi, i z tych Waszych pytań. A więc kochani, no przede wszystkim zawsze od tego zaczynam, że no nie ma sprawy ważniejszej niż rodzina, bo Pan Bóg dał rodzinę jako taką wyjątkową przestrzeń dla każdego człowieka, w której ten człowiek przychodzi na świat, w której wzrasta i w której poznaje to, coś decyduje o naszym człowieczeństwie. A więc poznaje miłość, poznaje, czym jest służba, czym jest dawanie siebie innym, czym jest otrzymywanie dobra od innych, dzielenie się, przyjmowanie i tak dalej. I w końcu też poznajemy samego Pana Boga. To właśnie w rodzinie uczymy się modlitwy, podpatrujemy przykład wiary od naszych bliskich. I to właśnie wielkie dobro, którego uczestnikiem był sam Jezus Chrystus, bo On przecież też przyszedł na świat w rodzinie. Ono dzisiaj jest bardzo atakowane. I nie bez przyczyny mówi się, to potwierdza wielu różnych badaczy, rodziny, ale nie tylko. Myślę, że to są po prostu zwykli ludzie, którzy tak jak ja, jak i wy, wzrastali w rodzinach. Zauważamy, że jest jakiś potworny atak na rodzinę. Jest prawdą mówić, że dzisiaj doświadczamy kryzysu rodziny, kryzysu małżeństw. To jest prawda, w tym nie ma przesady. Jest ten kryzys, ponieważ okazało się, że pewne sprawy stały się ważniejsze niż rodzina. To przez całe setki lat no praktycznie nie było kultury, w której rodzina nie byłaby szanowana. Właśnie ta troska o klany, która w pewnych kulturach, w pewnych narodach no była posunięta do takiej skrajności, że tam nie hamowano się przed tym, żeby na przykład odebrać życie człowiekowi, który zaatakował rodzinę. Nie mówimy o tej swojej własnej rodzinie, ale na przykład jakąś inną rodzinę. Więc to pokazuje, jaki był wielki szacunek dla rodziny. Dzisiaj jakby to w ogóle gdzieś tam poszło, jakby to nie istniało, że my sami nie doceniamy swoich rodzin, nie utrzymujemy tych relacji jak kiedyś między sobą. Ale co więcej, nie robi na nas wrażenia, gdy tę rodzinę niszczy się jakimiś zewnętrznymi decyzjami. Na przykład, że ojciec, matka nie ma czasu na swoje dzieci, bo musi pracować, bo jest takie prawo, bo jest tak skonstruowany świat, że po prostu człowiek się nie utrzyma, jeżeli nie pójdzie do pracy i do takiej, że naprawdę już nie ma czasu dla swoich bliskich. Oczywiście jest pytanie, czy trzeba zawsze wchodzić w ten system, czy nie szukać jakichś innych rozwiązań, ale jest prawdą, że wielu ludzi niestety ma z tym problem, żeby poświęcić czas swoim bliskim. I jeszcze dodatkowo rodzina jest atakowana przez różnego rodzaju ideologie, ustawodawstwo, prawa itd. Więc jeśli byśmy chcieli powiedzieć o jakiejś takiej najważniejszej sprawie, która dotyczy mediów, kultury, sieci, internetu i tego wszystkiego, co się dzieje, to zawsze musimy szukać odpowiedzi na pytanie, czy te dobra, z których korzystamy, dobra materialne, między innymi właśnie mass media, czy one sprzyjają rodzinie, czyli sprzyjają moim bliskim, czy raczej niszczą moją rodzinę, niszczą relacje, niszczą nasze człowieczeństwo. Jeżeli człowiek ten temat sobie ustawi, to wtedy jest mu o wiele łatwiej zauważyć, gdzie w jego domu jest zagrożenie, gdzie jest ta pułapka, gdzie jest to źródło, przez które zło wchodzi do waszych domów, do waszych małżeństw, rodzin, do życia waszych dzieci. Dzisiaj wydaje się że niektórym, że to jest nie do wyobrażenia, żyć bez telefonu, żyć bez internetu, bez komputera w domu. Ale uwierzcie mi, coraz więcej ludzi przychodzi do mnie, dzwoni czy pisze e-maile, proszę księdza, w moim domu od jakiegoś czasu, od miesiąca, od roku nie ma telewizora. Nie ma internetu. Ja mówię, no to jak wy funkcjonujecie? To wręcz wydaje się niemożliwe, prawda, że jakiś e-mail, nie wiem,
jakieś zakupy, nawet wszystko dzisiaj się robi przez internet. Wszystko, dosłownie wszystko, już teraz zdana nauka. Oni mówią, no musieliśmy wszystko przemyśleć na nowo i ustawić sobie tak, że jeżeli musimy korzystać z internetu, no to, to w pracy, w szkole, ale w domu tego nie ma. Inni już nie tak radykalnie mówią, że no, na jednym komputerze w domu jest internet, owszem, ale jest to komputer gdzieś tam w salonie, w takim miejscu dostępnym. Każdy może w każdym momencie zobaczyć, kto co robi w tym internecie, co ogląda, ile czasu spędza. I wszyscy reagujemy, jeżeli widzimy, że ktoś tam zabudł w tym sieci. Bo nam po prostu na sobie zależy. Więc ludzie dzisiaj są gotowi do naprawdę bardzo dużych poświęceń właśnie ze względu na to, żeby ochronić tę największą wartość, swoją rodzinę. Bo przekonujemy się naocznie, jak trudno jest dzisiaj w ogóle przeżyć w tak trudnych czasach, jeżeli nie ma obok nas najbliższych nam i najbardziej serdecznych ludzi, jakich można znaleźć właśnie w rodzinie. Bo mówi się, jaka rodzina jest, taka jest, ale raczej dobra rodzina siebie nie opuści. Zawsze można liczyć najbardziej na tego, kto jest bliski. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego drugiego tematu, jakim jest to, że wielu pochodzi z rozbitych rodzin. Ma po prostu zły, fatalny obraz własnej rodziny. I oni mówią, że trudno jest mi uznać, że rodzina jest dla mnie jakąś wartością, bo ja mam najgorsze wspomnienia z własnej rodziny. I tutaj już potrzeba łaski Boga, żeby On uzdrowił w tobie to, co ty miałeś w domu jako wspomnienie największego piekła. Tutaj potrzeba, żeby Pan Jezus tobie to uzdrowił i żebyś potrafił uwierzyć, że historia twojej rodziny nie musi powtórzyć się w twoim życiu. Że twoja rodzina, twoje małżeństwo mogą wyglądać inaczej niż to, które wspominasz, o którym nawet nie chciałbyś pamiętać. Są na szczęście tacy ludzie i też miałem już sporo takich świadectw, którzy mówili, ja się boję wejść w rodzinę, w małżeństwo, bo no niestety z tej mojej własnej to ja nie mam nic dobrego do wspominania. No ale po szeregu rozmów, czasami też modlitw, takie duchowe uzdrowienie, odważyli się, zaryzykowali i teraz są szczęśliwymi ojcami, matkami, choć nie jest łatwo. Wszystkiego muszą się uczyć. To między innymi dzięki nim, ich namową, powstała ta książeczka, jak prowadzić dzieci do Boga, którą napisałem, bo to były właściwie artykuły, które pisałem przez pewien czas do naszego dziennika, na prośbę dziennikarzy, tegoż właśnie dziennika, żeby tak w krótkich tekstach ująć jakieś najciekawsze tematy, które by dotyczyły, no właśnie, formacji dzieci, młodzieży, prowadzenia do Boga, przekazu wiary. Ja mówiłem, kto to będzie czytał? Przecież to są oczywistości. Oni mówią, proszę księdza, dla księdza to są oczywistości, ale dla wielu ludzi to nie są oczywistości. Proszę to pisać. No to te artykuły powstały i rzeczywiście bardzo szybko pojawiali się ludzie, którzy mówili, proszę księdza, to było nam bardzo potrzebne, bo my o wielu rzeczach nie wiedzieliśmy. U nas w domu tego nie było w ogóle. No więc przynajmniej teraz, kiedy już jestem pogodzony z Panem Bogiem, wiem, co to jest wiara, że to jest dla mnie skarb, to mam taki podręcznik, który pokazuje mi, co mogę zrobić dla dobra moich dzieci. A więc Bogu dziękować za te świadectwa, za takich ludzi, którzy posługują się takimi narzędziami, czy po prostu też będąc otwartymi na Boże światło, no jednak są w stanie odkryć wartość rodziny, cieszyć się nią, przede wszystkim cieszyć się nią, dlatego że tam właśnie w sposób szczególny chce być obecny Pan Jezus. Są takie dwa miejsca, dwie przestrzenie spotkania z Bogiem, uprzywilejowane. Kościół, tam jest zawsze obecny Pan Jezus, tam gdzie jest sprawowana Eucharystia i właśnie rodzina, szczególnie rodzina, która się modli. Ja na jednej z konferencji będę chciał się podzielić fragmentami pewnych orędzi, które Pan Jezus skierował i Matka Boża do pewnej młodej amerykańskiej matki. To miało miejsce pod koniec lat 80. i tam Pan Jezus przypominam po kolei właśnie o tym wszystkim, co można zrobić, żeby ten dom stał się takim domowym kościołem, jak bardzo na tym Panu Jezusowi zależy. Co więcej, On mówi, że te współczesne czasy, a to były lata 80., są już tak zniszczone, ludzie są tak zepsuci, że wielu z nich pójdzie na wieczne potępienie, jeśli w sposób radykalny nie zatroszczy się o ochronę swoich dusz, swoich serc, swoich umysłów. Jeśli nie otworzą im się oczy, ale to musi być działanie Ducha Świętego, żeby zobaczyli, w jakim bagnie tak naprawdę siedzą. I teraz właśnie zobaczcie, to już powoli przechodzimy do tego tematu, którym się będziemy zajmować. Wszyscy oglądamy mniej więcej podobne filmy,
czytamy podobne książki, seriale i tak dalej. To się mówi o tej kulturze globalnej. I to jest prawda, no, na całym świecie jest Netflix, Disney+, HBO, Max i tak dalej. Oglądają sobie tam różne filmy. Na całym świecie jest dostęp do tych samych treści. I nie łudźmy się, że w jakiejś kulturze, w jakimś narodzie ludzie będą silniejsi czy słabsi. Znaczy słabsi na pewno mogą być, ale że będą silniejsi, żeby móc ochronić się przed tym, co może ich zniszczyć, duchowo zniszczyć przez kulturę. To jest jeden z takich pewników, to tak jak są te aksjomaty w matematyce, to tak samo w kulturoznawstwie są pewne tezy, ale to nie są tezy, to są po prostu pewniki. Czyli po prostu takie zdania, no, z którymi się nie dyskutuje, że to są fakty. Jeden z tych faktów mówi, kultura wpływa na człowieka i może wpływać albo w sposób pozytywny, albo negatywny, albo może go niszczyć, albo będzie budować jego człowieczeństwo. Nie ma nic po środku. Nie ma jakichś treści, które mogłyby nas uczynić obojętnymi. Nawet przysłowiowo, jeżeli ktoś ogląda, nie wiem, prognozy pogody po wiadomościach, to też w jakiś sposób nas kształtuje. To, kto nam to przedstawia, w jaki sposób, jak mówi, jakim tonem i tak dalej. To też są jakieś komunikaty. A dzisiaj żyjemy jeszcze w takim świecie, który do perfekcji rozpracował te tak zwane działania podprogowe. I tego jest mnóstwo. To nawet mój brat, który na co dzień też pracuje podobnie jakby za granicą, tyle że w Szwajcarii, tutaj niedaleko w Zurychu, pracuje w jednej z firm informatycznych, on mówi, że tam gigantyczne pieniądze przechodzą przez jego firmę, które to pieniądze przeznaczone są na to, w jaki sposób manipulować ludzi, manipulować umysłami, wpływać na nasze decyzje, na nasz światopogląd. No co to jest manipulacja? To jest sztuka okłamywania ludzi. I on jako informatyk ma tam całą szafę tych różnych książek o manipulacji. Ja się z nim tam zawsze podroczę, prawda, że ty jako katolik, chrześcijanin, no to jeszcze maczasz w tym palce. No ale to jest sprawa, no on się tam być może czymś innym zajmuje w tej firmie, ale między innymi właśnie wielki dział, gigantyczny, niewyobrażalny, tam miliardy przechodzą. I to są zlecenia na to, jak można podprogowo wpływać. To są firmy, które reklamują, czy sprzedają konkretne towary. To są studia filmowe, które produkują seriale. Jeżeli ktoś inwestuje w jakiś serial, wielkie pieniądze, to on chce, żeby ludzie ten serial obejrzeli. To nie jest przypadkowe, że ty oglądając jakiś serial, jak skończy się ten jeden odcinek, to już od razu chcesz obejrzeć kolejny, bo jesteś tak wciągnięty, że skończył się drugi odcinek i ty nagle zaczynasz oglądać trzeci, a może nawet i czwarty. Jeden z moich znajomych to powiedział, że to jak wpadnie w taki ciąg, to jak o godzinie 10 rano zaczyna oglądać serial, to kończy po 22, po 23 z krótką przerwą na kibelek i na jedzenie. Tak go to wciąga. No, to był chłopak, który mógł sobie na to pozwolić, bo był na studiach wtedy. Właściwie to tak udawał, że studiuje, jeżeli już mamy być szczerzy, jak tak wyglądały te studia, no ale w tym ostatnim czasie dwóch lat to różnie wyglądały i studia, i praca, i nauka także. No właśnie. Ale on mówi, że teraz po jakimś czasie ma problem, żeby się z tego wykaraskać. Że on wie, że to już jest jakiś rodzaj nałogu, żeby z nim nie radzić. Co prawda wszedł ostatnio w małżeństwo. Tylko ja się ciągle zastanawiam, czy małżeństwo jest terapią. Czy wejście w małżeństwo można nazwać czymś, co jest terapią. No, w małżeństwo wchodzi się ze względu na człowieka, którego spotkałem w życiu, którego kocham, dla którego chcę żyć, poświęcić się, służyć i tak dalej. I dla potomstwa, ale jeżeli ktoś chodzi w małżeństwo, aby się z czegoś wyleczyć, z jakiegoś nałogu, to mam poważne wątpliwości. No ufam, że on jeszcze, oprócz tego, że chce wyjść z tego nałogu, to kocha tą dziewczynę i może będzie dla niej też dobrym mężem, to się okaże w przyszłości. Ale on tak powiedział, że no, zdecydował się oświadczyć i ożenić, żeby żona mu pomogła wyjść z tego nałogu. No ufaj, może chociaż, że będzie się za niego modlić, to już mu trochę pomoże. A więc słuchajcie, tak jak powiedziałem, nam jest bardzo trudno to wszystko rozpoznać, przed tym wszystkim się ochronić i jeszcze na dodatek ochronić swoich bliskich. Więc tutaj potrzeba wielkiej Bożej łaski. Boża łaska to jest coś, co można sobie wymodlić, bez wątpienia. Ale
tego, co my sami musimy zrobić, mówię o tym na dzisiejszym kazaniu, to w tym nas Pan Bóg nie zastąpi. To jest konkretny czas, który spędzimy, o choćby tak jak tutaj, żeby poza tymi treściami duchowymi, no jakieś treści takie związane z konkretną wiedzą przyswoić i się nimi przejąć. Bez takiego jakiegoś wewnętrznego poczucia, jakie czasami pojawia się u człowieka, który nazywamy człowiekiem pysznym, mnie to nie dotyczy. Ja jestem tego świadom, ja potrafię tego uniknąć, bo takich mocnych po prostu dzisiaj nie ma. Więc sami widzimy, że się w tym gubimy, a co dopiero młodzież, co dopiero dzieci. I w ogóle mówi się, że dzisiejszy świat to właśnie jest tak postawiony na głowie, że przypomina jakichś wariatów, którzy wsadzają dzieci, młodych ludzi do samochodów sportowych i każą im jeździć po mieście w takich sportowych autach, o wielkich silnikach, wielkiej mocy. No to jak ktoś raz się przejechał takim samochodem, to wie, że ta przejażdżka trwa niezwykle krótko. Na najbliższej latarni czy drzewie się kończy, bo nie jesteś w stanie opanować tego samochodu. Nie masz takich umiejętności, nawet doświadczony kierowca sobie z tym od razu nie poradzi. Takich ludzi posyła się najpierw, ktoś sobie chce kupić jakieś, przynajmniej w Polsce tak jest, jakieś Porsche, a wcześniej nie miał do czynienia jakimś mocniejszym silnikiem, to musi najpierw zafundować taki kurs mały oswojenia się z samochodem na jakichś torach przy lotniskach, czy jakichś torach sportowych. Na zwykłą ulicę to się od razu takiego człowieka nie wsadza za kółko, bo to są naprawdę potężne maszyny. A dzisiejszy świat właśnie to jest troszkę taki, jak wsadza te dzieciaki, młodzież do takich sportowych samochodów i kazał im jeździć, marsz, przejść. I wiadomo, że się wywali, rozwali się i się rozwalają. I tak się dzieci rozwalają przez te telefony komórkowe, smartfony, przez internet, konsole i tak dalej. No oni nie są w stanie tego opanować i dorośli sobie z tym nie radzą, co dopiero dzieci. Od ilu lat o tym mówimy i ciągle ta informacja nie dociera do rodziców, do wychowawców, do nauczycieli, którzy ciągle jeszcze wchodzą w jakiś kompromis, że można dziecku w Polsce wziąć telefon komórkowy do szkoły pod warunkiem, że nie będzie go używać. No to wiadomo, że używa go na przerwach. Te dzieci na przerwach zamiast odpoczywać, jak to się mówi, trochę wietrzyć tą głowę, to od razu ten smartfon do ręki, wzdłuż korytarzy, zapatrzeni w te ekrany. I później wchodzą znowu na lekcje i nie są myślami na lekcji, tylko myślami są w czymś, co zobaczyli na przerwie w internecie, tak je to wciągnęło. I tylko kombinują, jak tu podejrzeć, prawda, jakiegoś SMS-a, Messengera, czy cokolwiek tam, jakiś filmik na TikToku sobie nam wysyłają. I tak potem funkcjonują. To jest chore. We Francji jakiś czas temu zupełnie zabroniono przynoszenia na teren szkoły i telefonów komórkowych i tabletów. No ale to jest Francja, dlaczego w Polsce wciąż jeszcze tutaj nie podjęto żadnych takich stanowczych decyzji? Na co czekamy? Tak się zastanawiam. Ktoś ostatnio obliczył, to były właśnie badania z 2021 roku, że dziecko w Polsce, tak uśredniając, chociaż to oczywiście różnie bywa w różnym wieku, ja może tam gdzieś zaraz to zacytuję konkretnie, ale przeciętnie, że dziecko, czyli tak między 7 a 9 rokiem życia, potrafi spędzić 9 godzin dziennie w internecie, korzystając z internetu. To jest więcej niż etat dorosłego człowieka. Co się zwiększyło przez to zdalne nauczanie, które miało miejsce ostatnio. To po prostu spotęgowało się. Pamiętam, ja często daję ten przykład, świadectwo takiego mojego byłego parafianina. Miał 5 chłopaków, ma synów, naprawdę bardzo, bardzo fajne chłopaki, zaangażowane. Tam w domu nie było telewizora, nie było komputera, internetu. Ojciec uparł się, że tego to nie jest to potrzebne, że jak coś są potrzebne, to w szkole mogą korzystać z komputera. Ale jak się zaczęło zdalne nauczanie, to się zaczęły problemy. Bo on musiał nagle z dnia na dzień zorganizować nie jeden komputer, ale 5 komputerów dla swoich synów. I on mówi, że po prostu płakał, jak mi to mówił, że on widzi, że jak z dnia na dzień po prostu te dzieciaki odchodzą. Odchodzą od niego, od matki, od samych siebie, każdy gdzieś tam zamknięty. Stał się coraz bardziej apatyczny, zamknięty. Zniknęła jakaś taka fajna współpraca, którą mieli między sobą, relacje. Każdy gdzieś tam stali się bardzo agresywni, niedospani. No po prostu wszystkie objawy, jakie ma dziecko nadużywające
komputera, to się w nim pojawiło. On mówi, płakał, bo przecież on wcześniej robił wszystko, żeby dzieci uchronić przed tym. On teraz został do tego zmuszony. No nie miał wyjścia. No, przecież nie mógł dzieci wypisać ze szkoły i to na tak długo. Jak nakłamano w Polsce, pewnie tutaj też, a to potrwa 2 tygodnie, to na 2 tygodnie, później na kolejne 2 tygodnie i tak prawie 2 lata dzieci wisiały na laptopach. No chore. Ja ufam, że ktoś kiedyś za to odbeknie, kto wprowadził tą decyzję, bo to jest bardzo poważne upośledzenie dzieci, upośledzenie społeczne. To będzie się za nimi w roku przez długie, długie lata. Tak więc, jak mówię, no współczesny świat stanął dzisiaj na głowie, że wiele rzeczy nie widzi, albo wręcz zachęca, bo liczy się bardziej pieniądz, ile sprzedanych nowych komputerów, systemów operacyjnych, programów i tak dalej. Liczą się abonamenty, pieniądze, które za tym poszły, jakieś prywatne biznesy, ale nie liczy się pojedynczy człowiek, nie liczy się rodzina. I tu jest największe nieszczęście, że myśmy potrafili tak łatwo sprzedać swoje własne rodziny, nie stanąć w ich obronie. Ja tu nie mówię, że to jest wina tylko i wyłącznie rodzin, małżeństw, ale także Kościoła niestety, który też nie potrafił się w tym odnaleźć i radykalnie stanąć w obronie rodzin i małżeństw, ich integralności, wolności od tego, co stało się nagle przymusem. Tutaj nie o to chodzi, żebyśmy demonizowali przestrzeń internetu, mass mediów, bo to są narzędzia, które mogą być dobre, ale no też właśnie żyjemy w takim świecie, w którym niestety większość treści jest tak skonstruowanych, żeby na nim manipulować albo wpływać na nasze światopoglądy i wprowadzać je na tę stronę, która będzie dla nas zagrożeniem, dla nas jako dla chrześcijan. Więc tutaj trzeba powiedzieć nie, tu trzeba powiedzieć stop, na to nie ma zgody. To, co dzisiaj jest takim największym problemem, jeśli chodzi szczególnie o dzieci i młodzież, to są 2 zasadnicze problemy. Czas, który dzieci spędzają, czy przy internecie, w telefonie, czy przed komputerem, to nie ma znaczenia. Po prostu mówimy ogólnie przed ekranami i brak kontroli dorosłych, że to się dzieje poza kontrolą rodziców. Sprawia mnie do wyobrażenia, jak łatwo rodzice zaakceptowali ilość godzin, które ich dzieci spędzały przed ekranami. Na zdrowy rozum wiemy, że więcej niż 2-3 godziny, maksimum 4 u starszych dzieci, to jest maks. A tutaj nagle doszło do 8-9 godzin i jeszcze więcej. I nikt tutaj nie robił wielkich afer z tego powodu. I druga rzecz, że przecież rodzice, którzy pracują, no nie mają możliwości, żeby cały czas stać przy dziecku. I później no, sami są zdziwieni, kiedy nagle jakiś szkolny pedagog czy psycholog mówi do takiego rodzica, proszę pani, dziecko jest bardzo poważnie uzależnione od pornografii. Czy pan, czy pani zdają sobie z tego sprawę? Moje dziecko? Pani chyba żartuje. Każdy inny, ale nie moje, to nieprawda. Ja bym to natychmiast zobaczył. A ta pani psycholog, pedagog tak się patrzy z politowaniem. I mówi, no to ja nie wiem, do czego musi dojść, żeby pan przejrzał na oczy, że to dziecko ma bardzo poważne problemy w tej sprawie, w tej materii. I ono przyzna się księdzu w konfesjonale, przyzna się pani pedagog w szkole, ale boi się przyznać rodzicom. Bo wie, że weszło w jakieś zło i wie, że rodzicom to się nie spodoba, że będzie jakaś agresja. Ale to jest właśnie dla dziecka, które zrobiło coś złego, dlatego, bo zabrakło dorosłego, który by mógł je przed tym uchronić, przestrzec. To jest wielkie nieszczęście, dlatego no potrafi to perfekcyjnie ukrywać, znaczy ukrywać. To nie jest tak, że tego nie widać, że on ma ten problem. Po prostu staje się małomówne, zamknięte w sobie, apatyczne. To są choćby właśnie takie pierwsze objawy tego, że dziecko mogło wejść w tego rodzaju treści. I potrzeba czasu i wielkiej takiej dobrej atmosfery szczerości, wzajemnego zaufania, żeby dziecko mogło powiedzieć swoim rodzicom, że właśnie coś takiego weszło i ma z tym problem. Problem jednak polega na tym, że to są nieraz dzieci, które mają po 7, po 8, po 9 lat, które są uzależnione od pornografii, a zaczęło się od tego, że ktoś im wysłał jakiś filmik, jakiś załącznik na komórkę, na TikToka, na Messengera, czy na cokolwiek. I wystarczy moment, wystarczy do przysłowiowych 50 minut, bardzo często niestety są te wszystkie wyjazdy, jakieś tam nocowanka u kolegi, u koleżanek, zielone szkoły i tak dalej, no tam, gdzie troszkę brakuje tej uwagi rodziców, a gdzie jest sporo rówieśników, zawsze znajdzie się 1, 2, 3, 5 dzieci, no które niestety będą w tej materii nieuporządkowane i wystarczy, że jeden tam zacznie rozrzucać te filmiki dzieciakom i koniec. I cała klasa jest zarażona.
i wyjść z tego jest niezmiernie, niezmiernie trudno. Przekonałem się o tym. Na pewno moje znajome już 2 lata trwa terapia i 10-letniej córki, która weszła właśnie w takie jakieś kontakty z jakimś cudzoziemcem zresztą, no ale w dobie translatorów to nie jest trudno komunikować się nawet z jakimś Arabem, bo z takim się właśnie kontaktowałem, dorosłym mężczyzną, który miał tam powyżej 30 lat, ona miała 9-10 lat, czy nawet 8 wtedy. I od takiego wymiany informacji no, do zachęty, żeby ona wysłała mu swoje zdjęcia bez ubrania i tak dalej, no, czyli po prostu no, ten facet na odległość zdalnie zbierał od niej no, to, co my nazwalibyśmy pornografią dziecięcą. Po prostu sobie robił zrzuty ekranu, tylko ona przed kamerką mu wisiała. I matka, ojciec, w którym pokoju siedzieli i nie zdawali sobie sprawy, co tam tak naprawdę się dzieje. Jaki dramat dokonuje się za ścianą? Ktoś zawłaszcza, dokonuje przemocy na ich dziecku, przecież to jest przemoc. No ale ściga się z jakimś Arabem na drugim końcu świata. No nic mu nie zrobisz. Jak policja przyjechała, kiedy to w końcu wyszło, to tylko powiedzieli, że sami jesteście sobie winni. Że tutaj przestańcie na tej córce wieszać psy, bo to wyście tutaj spieprzyli sprawę. To wyście powinni to kontrolować. Ojcu się wydawało, że przecież są jakieś tam te parency, prawda, czyli jakieś tam możliwości kontroli dziecka, te blokady rodzicielskie, no ale to dzieci się z tego śmieją, bo to one tam rozpracują to w kilkanaście minut, ale jak nie potrafią same, to zawsze się znajdzie jakiś kolega w klasie, który wie jak to obejść. Albo tak jak mi to mówi młodzież z mojej parafii, no to przecież ja nie muszę korzystać z mojego telefonu, kolega czy koleżanka pożyczy na takim wyjeździe. Kolega, koleżanka nie ma takich blokad, tam sobie korzysta z czego tam chce. Prosta sprawa. A więc brak kontroli dorosłych. A więc to, że tak wcześnie dzieci są już zniszczone, zdegradowane i to na długie lata, to jest dramat współczesnych czasów. Jak powiedziałem, że gdyby nasza wrażliwość i otwartość na tą Bożą łaskę była większa, to byśmy szybko to dostrzegli, bo sam Pan Bóg by nam pokazał, słuchaj, zajmij się teraz swoim dzieckiem, co jest z nim nie tak. I może nawet ten Duch Święty podpowie, słuchaj, komputer albo tamto, za dużo tych seriali, za dużo czegoś tam. I będziesz wiedział, gdzie zareagować. Ale jeżeli nie ma czasu na modlitwę, jesteś zamknięty na Ducha Świętego. Jeśli jeszcze nie masz czasu na to, żeby być przy swoich dzieciach, to nie dziw się, że potem są problemy. I to potem no, trzeba będzie odpokutować, kiedy to dziecko będzie nastolatkiem, albo kiedy będzie dorosłym i też będzie niszczyć swoje życie. Rachunki trzeba płacić za swoje błędy, szczególnie te, które dotyczą dzieci, młodych. A więc na pewno jeszcze chciałbym może właśnie dzisiaj albo jutro taką jedną konferencję poświęcić temu takiemu duchowemu otwarciu się na pomoc Bożą właśnie w tych sprawach, także związanych z mass mediami, czyli konkretnie będę mówił o współpracy z darami Ducha Świętego. Dzisiaj to jest bardzo ważna umiejętność w ogóle. Jak już wspomniałem o tych orędziach Pana Jezusa do tej młodej matki Amerykanki, to nam Pan Jezus bardzo mocno podkreśla. Obowiązkiem dzisiaj rodzica jest prośba o charyzmat rozoznawania duchów. Żebyśmy potrafili rozpoznać, co jest dobre, co jest złe i jaki duch działa. Najpierw we mnie samym, we współmałżonku i w dzieciach. Czy jest bezpieczny, czy jest niebezpieczny. O to trzeba po prostu się modlić. Więc będzie taka konferencja i uważam, że to jest jedna z takich najważniejszych. O wiele myślę bardziej ważna niż te sprawy, o których teraz mówię. Tak więc to jest jedno z jednej strony zdanie się na Bożą łaskę, a z drugiej to jest konieczność, abyśmy no, po prostu zdobyli konkretną wiedzę, także po to, żeby się tą wiedzą dzielić z naszymi najbliższymi, szczególnie z dziećmi. I tutaj trzeba im bardzo wyraźnie powiedzieć i wskazać na to, co jest dobre i bezpieczne w mass mediach, z czego mogą korzystać, ale także na to, co jest zagrożeniem. Oczywiście, tak jak powiedziałem, dużo też zależy od samego rodzica. Jak już delikatnie zasugerowałem, ale teraz to chciałbym to bardzo mocno podkreślić, w Polsce problemem jest to, że dzieci zdecydowanie za wcześnie mają kontakt ze smartfonami, z telefonami komórkowymi. To nie są takie prymitywne narzędzia, które my znamy z naszych czasów młodości, typu Nokia z tym wężem, który tam sobie tam zjadał coś z SMS-ami, to była cała frajda tego telefonu.
ale to już są bardzo skomplikowane, zaawansowane urządzenia, zdolne wyświetlać filmy z dostępem do internetu, z komunikatorami i tak dalej. A więc to już jest narzędzie, które na wielu poziomach wciąga, inaczej generuje mnóstwo bodźców, które w jakiś sposób kształtuje dziecko, jak powiedziałem, albo będzie kształtować na plus, albo na minus. W Polsce jest to zdecydowanie za wcześnie. Badania, które zostały przeprowadzone również, ale akurat tutaj w roku 2018, przez badanie konsumenckie dzieci, zrealizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, okazało się, że w grupie wiekowej 7-8 lat niemal połowa dzieci korzystała regularnie z własnego smartfona, czyli otrzymała swój własny telefon. No, domyślamy się. Najpopularniejszy w Polsce prezent komunijny. Gdy równolegle, to nie było w roku 2018, ale znacznie wcześniej, w takich krajach jak na przykład Korea, wprowadzono ustawowy zakaz dawania dzieciom, prezentowania dzieciom na własność telefonów i tabletów. Tam chyba dopiero od 14 roku życia dziecko po raz pierwszy mogło mieć swój własny telefon, bo już dostrzeżono skutki, negatywne skutki dla rozwoju dzieci, dla przedwczesnego kontaktu z tego rodzaju urządzeniem. W Polsce co drugie dziecko w tym wieku ma swój własny telefon. Ale proszę sobie wyobrazić, że z tych samych badań wynika, że 2% dzieci w Polsce w wieku 3 do 4 lat miało swój własny telefon komórkowy. To są badania przeprowadzone na grupie dorosłych, którzy potrafili się przyznać, że moje dziecko ma taki swój własny telefonik. Może jakiś stary, nieużywany przez ojca, ale działający w jakiś sposób, że to dziecko się bawiło. Wiem, że tak jest, bo nawet u moich znajomych w domu wiem, że jak ojciec nie używał jakiejś starej komórki, no ale można było ją włączyć, jakieś gry były zainstalowane, no to takie dziecko miało swój telefonik. I ono na pewno nie miało więcej niż 4 lata, więc by się wpisywało w tą grupę. W grupie lat 5-6 lat to już jest prawie 8%, no ale już 7-8 to już jest 50, niemalże, bo dokładnie 42,5%. I starsze dzieci coraz częściej już praktycznie mają swoje własne telefony. A więc bardzo wcześnie dochodzi do tych różnych negatywnych skutków związanych z nieumiejętnością używania tego narzędzia. Co ciekawe, bo ja też mówiłem o tych negatywnych skutkach duchowych związanych z nadużywaniem telefonu i tak dalej, z tymi skutkami duchowymi, choćby związanymi z pornografią, z przemocą. Pewien ateista amerykański powiedział wprost, że on swoim dzieciom nigdy nie kupi telefonu komórkowego, bo wie, że to jest szkodliwe, że to szkodzi. On chce, żeby wyrosły na dobrych i pożytecznych ludzi. Czyli ten, który jest ateistą, któremu w ogóle sprawy duszy są obce, bo on w to nie wierzy, to jednak na gruncie jakiejś jego tej ateistycznej moralności zdało się jasne, że on nie może pozwolić swoim dzieciom na to, żeby one miały w ręku takie narzędzie, które może je zdemoralizować. No to dlaczego katolicy nagle nie potrafią wpaść dokładnie na to samo? Że to po prostu może szkodzić. Że jeżeli dziecko nie chce się modlić, ma problemy z wysiedzeniem na mszy świętej, w ogóle ma jakiś problem z Panem Bogiem, że tu może być też właśnie jeden ze źródeł tych problemów duchowych dziecka. Ateista wpadł na to, tutaj wierzący nie wie, że to szkodzi. Mówimy o duszy, ale nawet jeżeli spojrzymy na ciało, wpływ tych nowych mediów na ciało. Znany niemiecki lekarz, psychiatra, neurobiolog, badacz mózgu, profesor Manfred Spitzer alarmował już kilka lat temu, że mamy dzisiaj do czynienia z epidemią smartfonów wśród dzieci i młodzieży, czyli konkretnie ze skutkami zdrowotnymi, negatywnymi skutkami zdrowotnymi dla zdrowia dzieci i młodzieży spowodowanymi nadużywaniem smartfonów. I konkretnie wymienił nadwaga, otyłość, wadę postawy, krótkowzroczność, problemy ze zdrowiem psychicznym, wykazał zależność rozwoju, depresję od używania i czasu spędzonych przy telefonie komórkowym, uzależnienia, zaburzenia snu, upośledzenia aktywności umysłowej, czyli problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, myśleniem oraz obniżeniem ilorazu inteligencji. Konkretne badania, przecież to nie są sprawy ukryte. Dobrze, żeby rodzice się tym przejęli. Może niektóre z tych spraw dotyczą waszych dzieci.
Pierwsza komunia święta w mojej parafii. Ja oczy przecieram ze zdumienia. Ja pierniczę. Co drugie dziecko? To taka beczunka mała. No to jak ja byłem w ich wieku, no to przecież to tam jeden, dwóch na klasę. A dzisiaj co drugie dziecko? Ja myślę, jak myśmy to obliczali, te miejsca w ławkach? No to myśmy obliczali no, na takie szczupaki małe. No a tutaj no, takie beczki się wtoczyły i wszystko zdemolowane. Trzeba na nowo oktawę. Kto gdzie siedzi, prawda? No, co drugie dziecko? No wystarczyło też te dwa lata te zdalnej nauki, żeby się dzieciaki rozpasały. No przecież zostań w domu, kwarantanna i tak dalej. No, no to miały kwarantannę, siedziały w domu po kilka tygodni. Jedno wyzdrowiało, to drugie zachorowało i znowu kwarantannę. I znowu. Ja mówię, oni powinni siedzieć kiedyś, naprawdę. Ja liczę na to, że ktoś kiedyś za to odbędzie. Przecież to lata będzie trwało, żeby dzieciaki wyszły z tego, choćby nawet z tej nadwagi. To nie jest takie proste. Z tych swoich jakichś przyzwyczajeń związanych z tym siedzeniem w domu. Że one nie mogły wtedy normalnie funkcjonować fizycznie, bawić się i tak dalej. Żeby uchronić dzieci przed jakimiś skutkami katarku, to w ogóle wsadzono je do domu, w sieć w domu i się bawi, nie wiem, czym, komputerem, smartfonem. Już nie mówiąc właśnie o tych pozostałych, właśnie wpływ na oczy, czy do końca życia okulary i tak dalej, wady postawy i tak dalej. No ale właśnie to jest zdrowie psychiczne. Mówi się, że w Polsce nie ma już miejsca na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci, że są kolejki. No tak, no bo niestety, no to znikąd się to nie wzięło, że dzieci mają dzisiaj taki wielki problem ze swoimi osobowościami. No jak się je zamyka w domu, zupełnie nienaturalnie dla ich czasu. Że one praktycznie nie potrafią kontrolować czasu swojego odpoczynku, snu, bo są wciągane przez te gierki. To też jest taka sprawa, o której brat mi opowiadał, bo oni też pracują właśnie dla firm, które produkują gry komputerowe, gry na smartfona. Tam są pompowane grube miliony. Wydaje się, że taka prosta gierka, która jest za grosze do kupienia w sklepie tego Apple'a czy Androida, a za tym poszły grube miliony, żeby po prostu tam opracować, jak te wszystkie bonusy mają działać, te systemy zachęty, nagród, żeby utrzymać aktywność gracza jak najdłużej, żeby gracz kupił drugą część tej gry, która pierwsza była za darmo na przykład. No, troszkę tak jak z narkotykami. Pierwszy narkotyk zawsze dostaniesz za darmo, ale za każdy kolejny będziesz płacił więcej, więcej i więcej. Za tym idą miliony. A więc zamknąłeś drzwi do pokoju dziecka, ale dziecko ma ten telefon i gdzieś tam pod kołderką to tym telefonikiem będzie grało i później rano nie może wstać, w szkole zasypia, nic nie rozumie, co się do niego mówi. No niestety, tak to wszystko wygląda i myślę, że każdy z was ma takie marzenie, żeby wasze dziecko no, rzeczywiście no, miało jakieś tam talenty, rozwijało je, żeby, no, jeżeli chodzi o inteligencję, przynajmniej nie odbiegało od tej przeciętnej, ale najlepiej, żeby było no, jednak ponad tą przeciętą. No to stwórzcie mu warunki, żeby takie było. W przypadku jednej rodziny, gdzie nie ma w domu komputera, nie ma telewizora, dzieci nie mają telefonów, to są najzdolniejsze dzieci w klasie. To była moja pierwsza parafia. I tak jak na początku, wszyscy się tam śmiali z tych dzieci, że one nie mają właśnie komputera, nie mogą pochwalić się telefonem, to przestali się śmiać, kiedy te dzieci zaczęły się odzywać na lekcjach. I ze wszystkich przedmiotów miały najlepsze oceny, najbardziej kreatywne, najmądrzejsze, najbardziej bystre dzieci. I najbardziej lubiane przez te pozostałe, bo one zawsze miały pomysły na jakąś zabawę i tak dalej. To też efekt tego, że to była rodzina wielodzietna, że one tam w domu sobie potrafiły jakoś czas organizować. I wszyscy na początku się z nich śmiali, że to wy dzieci chcecie do epoki kamienia łupanego sprowadzić. A te właśnie dzieciaki potem zdawały najlepiej wszystkie lekcje poczytane, książki i tak dalej, kreatywne, o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. Wystarczyło dzisiaj tylko tyle, uchronić dzieci przed tymi współczesnymi mass mediami. Więc najgorzej to jest właśnie, to są te sytuacje, kiedy ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, to ksiądz tak mówi negatywnie, ale mój wnusio, albo moja córeczka, albo mój synek, dostał tablet, jak był mały, oglądał bajki, grał jakieś fajne, ciekawe aplikacje, że to mimo wszystko uważamy, że mu bardzo pomogło, że dzięki temu
zdobył jakieś umiejętności, nauczył się języka angielskiego. No tak, no to jest fakt, te dzieci perfekt znają angielski. Że często to dotyczy, ona akurat konkretnie mówi o jakimś dzieciaku, który tam chyba miał 3 czy 4 lata, że już tak świetnie się na czymś takim znał. Tylko że później oczy się otwierają, kiedy to dziecko zostanie wyrwane z tej przestrzeni, czyli kiedy na przykład pozbawi się tego tableta czy tego telefonu. Wtedy zobacz, jak reaguje twoje dziecko. Czy nagle jednak to nie jest ważne, że ono świetnie umie angielski, że sobie tam jakąś aplikację zainstalowało i zdobyło jakąś umiejętność przez tą aplikację, ale jak się zachowuje, kiedy ty mu ograniczysz dostęp do tego tabletu, telefonu? Bo bardzo często okazuje się, że takie dzieci mają syndrom odstawienia, tak jak jest u narkomanów syndrom odstawienia narkotyków, tak samo w przypadku tych dzieci. Agresja, histeria, krzyki, wyzwiska, przemoc fizyczna, nieważne czy ten dzieciak ma 4, 5, 6, 14 lat. Tak jak powiedział mi pewien pracownik cmentarza, że nie może sobie poradzić ze swoim synem 13-letnim, wtopiony zupełnie w komputer. I jak ojciec mu mówi, oczywiście 3 razy zmiana szkoły, ze względu na wyniki i złe sprawowanie. Kiedy ojciec mówi, ja ci to zabiorę, ja ci to wywalę przez okno, mówi, zrób to, to wyjdę na ulicę i będę krzyczał, że jesteś pedofilem, że się dobierasz do dzieci. Synek tak grozi swojemu ojcu. Ja mówię temu panu, no i co pan wtedy robi? No co robię? No nic nie robię, no bo on rzeczywiście jest do tego zdolny. Ja wierzę w to, że on może być na ulicy i może krzyczeć, że ja jestem pedofilem. Ja się tak na niego patrzę i mówię, wie pan co, ale pan to źle rozgrywa. Niech tam pan porozmawia z innymi facetami, kolegami. Na tym cmentarzu też tam pracowali tacy zwykli prości krawarze. Niech pan tam do nich podejdzie i zapyta, co oni by zrobili na pana miejscu. Tak się zaradzi, tak się zaradzi. No i poszedł do tych krawarzy, zwykłych, prostych ludzi. No i to było przy mnie, więc słyszałem. Powiedział mi tą samą historię i jeden z tych krawarzy tak powiedział. Wie pan co, jakby ten mój młody tak mi powiedział, to ja bym mu odpowiedział tak, słuchaj. Za to coś ty powiedział, to ci zaraz puszczę takie, i to wpadło brzydkie słowo, że popamiętasz do śmierci. Tak, pójdę siedzieć za to. Pójdę siedzieć za to. Ale ty będziesz do śmierci wiedział, za co dostałeś lanie. I myślę, że to jest jakaś skuteczna metoda. Nie wolno dać się zastraszyć dziecku. Nie wolno stać się przedmiotem jakiegoś szantażu emocjonalnego, który często dziecko stosuje w stosunku do swoich rodziców. A często jest to szantaż najwyższego lotu. Czyli na przykład czegoś dziecku nie pozwolisz, czegoś dziecku zabronisz, ograniczysz, to dziecko mówi albo nie mówi, albo zaczyna się ciąć, mówi o odebraniu sobie życia i tak dalej. Albo zaczyna robić jakieś takie różne rzeczy, że ty się naprawdę boisz, że jego życie i zdrowie. Ale nie wolno pozwolić sobie na takie szantaże, że dzieciak będzie wymuszał na tobie jakieś zachowania, bo on czegoś tam chce. To jest właśnie niestety też już owoc tego, że się przespało tam 2-3 lata wcześniej, że się doprowadził do takiej sytuacji. No jest trudniej, ale nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie dało się dziecka wyprowadzić z tego zła. Tylko już trzeba na pewno dużo więcej uwagi, cierpliwości, poświęcenia, żeby to dziecko gdzieś tam mimo wszystko wyszło z tego uzależnienia. A więc można się zachwycić, jak to dziecko z tego korzystało, ile to umiejętności do czasu, kiedy mu ograniczymy dostęp do tych narzędzi. Kiedy powiemy dziecku nie, kiedy zaczniemy stawiać granice. To jest ten moment, który decyduje o wszystkim. Bardzo często też, jeżeli pójdziecie z takim dzieckiem do jakiegoś specjalisty, to na pewno gwarantuję, że on wykaże zaburzenie rozwojowe. Bo to jest jeden do jednego. Z reguły zawsze to idzie ze sobą w parze. Więc to nie są żarty. To są sprawy, które się mogą ciągnąć za dzieciakami przez długie lata. Można by podzielić dzieci na te młodsze i na starsze, bo inaczej funkcjonują w internecie, w sieci dzieci na przykład do 12 roku życia, chociaż to się też zmienia dzisiaj, a inaczej funkcjonują ci nastolatkowie. Jeżeli mówimy o tych młodszych, to dla nich liczą się przede wszystkim jakieś pojedyncze aplikacje. Dla starszych to już bardziej skomplikowane gry, serwisy społecznościowe. Bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Wszelkiego rodzaju serwisy, przez które one mają dostęp do różnych tam filmików, teledysków, muzyki.
No i oczywiście też komunikatory. Co bardzo ciekawe, i to jest też moje spostrzeżenie jako księdza, który te dzieciaki spowiada, one doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ten świat pochłania je za bardzo, że one nie mają nad tym kontroli, że niektóre z tych dzieci, jeśli się im tylko podpowie to, ale nie trzeba podpowiadać, często same o tym mówią, widzą, że to jest zło, że to jest grzech i się z tego chcą spowiadać. Za dużo czasu spędzałem w internecie, za dużo siedzę w grach. Chłopak, który 8 lat ma świeżo po pierwszej komunii świętej, to on już wie, to czuje. Rodzicowi się do tego nie przyzna, ale jeszcze ma na tyle w sobie tego Bożego światła, że w ramach konfesjonału, wprost szczerze mówię, za dużo siedzę w grach, ja się z tego spowiadam, przepraszam za to Pana Jezusa. Nawet przeprowadzono takie badania, on miał nazwę raport nastolatki 3.0, który przeprowadzono wśród właśnie nastolatków. 56% z nich uznało, że za dużo czasu spędza przy telefonach komórkowych, że powinni tego czasu spędzać o wiele mniej. I tak właśnie 93,9% czasu dzieci pożera smartfon. 57,9% laptop, 28,9% komputer, 16,6% tablet i 16% konsola. To są właśnie te najważniejsze narzędzia dostępu do internetu, z których korzysta polska młodzież. Na pierwszym miejscu smartfon, później laptop. A więc widzimy, co jest tym głównym źródłem, przez które dziecko zaczyna bardzo mocno się uzależniać. No i te konsekwencje rozwojowe i duchowe, i fizyczne to już jest. To już są sprawy, myślę, oczywiste. I tak, jak myślę, że choćby to, co ten niemiecki lekarz, profesor dowiódł odnośnie negatywnego wpływu na zdrowie dzieci, to też trzeba powiedzieć konkretnie o tym, co jest niekorzystne ze względu na ich rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny, duchowy. Ale także można wprost powiedzieć, że tu fizycznie jest uszkadzany mózg. Ja o tym też już mówiłem przy okazji mojej pierwszej konferencji, którą 10 lat temu wygłosiłem, ale przecież ile się zmieniło przez te 10 lat. Ilość bodźców generowanych przez wielkie ekrany, przez różne filmy, kreskówki, szczególnie wtedy japońskie, była taka, że dorosły człowiek nie byłby w stanie sobie z tymi bodźcami poradzić na poziomie umysłu, mózgu. To jest tak jak komputer ze słabym procesorem. Jeżeli mu wciśniemy za dużo danych, on się zawiesi, przegrzeje, jak to się mówi, zamuli. I to samo dzieje się na poziomie naszego mózgu, że my możemy po prostu uszkodzić nasz mózg, bo jest za dużo bodźców naraz. I tak się właśnie dzieje w przypadku dzieci, które są nieustannie narażone na błyskawicznie zmieniające się treści, sceny, czy to w filmach, czy w animacjach, czy w grach, czy w teledyskach, czy w mediach społecznościowych. To jest coś, co się nazywa tryb alarmowy. Jeśli w świecie przyrody, zwierząt nagle zaczyna się akcja, nagle jakiś dziki zwierzę biegnie, to wtedy w tym zwierzęciu, które to obserwuje, jest ten tryb alarmowy. Wiele różnych procesów hormonalnych, które mają po prostu ratować życie tego zwierzęcia. I tak jest trochę w przypadku człowieka. Cały czas jest ten tryb alarmowy. Ciągle jakiś bodziec. I tutaj też mamy konkretne uderzenia, szczególnie adrenalin, bo ona przyciąga naszą uwagę. Dopaminy, które sprawiają uczucie błogości, ulgi, zadowolenia. Tej samej dopaminy, która na przykład się pojawia w nas, kiedy zjemy smaczną czekoladę, no u niektórych pod wpływem, nie wiem, tam narkotyków, seksu i różnego rodzaju obrazów, ale to później niestety staje się uzależnieniem, nawykiem, oswojeniem. Ten bodziec później nie działa tak jak na początku, a więc jeszcze więcej tego bodźca, jeszcze mocniejszy bodziec i zatracenie się właśnie w tym, co na początku było tym źródłem tej przyjemności. To wszystko zaburza równowagę organizmu. Produkowany jest w nienaturalnie wysokich dawkach kortyzol, to prowadzi do rozregulowania układu nerwowego dzieci. I potem mamy właśnie to, co ktoś powie, a moje dziecko jest takie pobudliwe, a tutaj ADHD,
A zabierz dziecku tę konsolę, zabierz ten telefon i zobaczysz, że to się po jakimś czasie wyrówna, dziecko się uspokoi, wyciszy. Jednak najgorsze jest uszkodzenie właśnie mózgu, szczególnie płata czołowego, odpowiedzialnego za racjonalną ocenę sytuacji i za samokontrolę, czyli za naukę, zapamiętywanie, kojarzenie, podejmowanie decyzji. Tu dziecko na tym poziomie będą, dzieci będą uszkadzane i mają problemy z nauką i zapamiętywaniem. Są rozkojarzone, zgadza się, nie potrafią podejmować decyzji. Zbyt duża ekspozycja na media powoduje fizyczne uszkodzenie mózgu. To jest sprawa, która została przebadana. Jest pewna i tym się trzeba po prostu przejąć. Są jeszcze inne skutki związane z nadużywaniem smartfonów, ale patrząc na zegarek, to my już jesteśmy jedną nogą na przerwie. Więc szanujmy ten czas przerwy w takim razie i wasze prawo do odpoczynku, żeby ta ilość bodźców, którymi ja was atakuję, nie spowodowała uszkodzeń waszych mózgów. Słuchajcie.